Halo, halo, cześć, witam widzowie, witam widzów. Pozdrawiam, dzięki za wszystkie wyświetlenia, dzięki za wszystkie łapki. Czego u diabła chcesz? Ludwik, spokojnie. Widzowie, to co się zadziało od poprzedniego odcinka, to zadziało się w sumie bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, bo przekroczyłem ten krok milowy i dzisiaj mam zaplanowane masę misji. Wczoraj, znaczy w poprzednim odcinku, troszeczkę, nie będę ukrywać, zagubiłem się, byłem zagubiony, nie chciało mi się już tego wszystkiego robić, nie chciało mi się tego wszystkiego szukać, muszę na samym starcie trochę pogadać i stwierdziłem, że zakończę odcinek tam po 35 minutach. Zostałem czeladnikiem, tak, nauczyłem się na drugi poziom z 3 maksymalnych wytwarzania jakby broni, tak. Potem postanowiłem wrócić do Wilczego Leża i nauczyć się 3 poziomu, tym sposobem mamy teraz 10542 golda oraz dostałem osiągnięcie w sam raz na spłatę długu. Posiadaj przynajmniej 10 000 sztuk złota i 16,1% graczy odblokowało to osiągnięcie jakimś cudem. No tutaj goldzikowo, jeżeli chodzi o golda, to faktycznie jeżeli na nic nie wydajesz, no to równie dobrze możesz mieć już 30 000. No jak wiecie, my wydajemy, my upgrade'ujemy, staramy się gdzieś tam te punkty nauki cały czas inwestować. Przyszedł do mnie goniec i mówi do mnie tak, nie wiem czy tu będzie może napisane czy nie, treść notatki Jona jest bardzo interesująca. Tak, tak, przecież znalazłem notatkę Jona, tak, znalazłem ją. Chyba tu nie będzie napisane. Do miasta A jest. Do miasta przybył królewski wysłannik z wizytą, w związku z czym muszę spotkać się z Lorenzo. Pytanie, czy nie lepiej najpierw zbadać tropów z Wilczego Leża? Znak zapytania. Nie wiem, znak zapytania, kurwa, ale to co się wydarzyło, to przyszedł wysłannik, mówi tak, musisz iść do Lorenzo, w innym wypadku Lorenzo powiedział, że wyrwie ci dupy z nogi. Nogi z dupy. Dupy z nogi? Ciężko by było wyrwać dupę z nogi. W każdym razie nogi z dupy. Ja mówię, w sumie śmiesznie to powiedział, więc postanowiłem powiedzieć wam, jak przebiegał tutaj ta konwersacja. Ja mówię, dobra, idę do szefa. Później znalazłem treść notatki Jona, jest bardzo interesująca. Czy w obserwacji więźniów chodzi o porwanych przez tę organizację ludzi? A co jeśli na zakrwawionej mapie jest zaznaczone miejsce ich przetrzymywania? Pójdę powiedzieć o tym, o moim odkryciu lichwiarzowi. Oczywiście, że pójdę i teraz musimy się udać do Bradlocka, ale może dzięki temu, że mamy tą zakrwawioną mapę i to, proszę bardzo, może gościu od mapy będzie w stanie oczyścić nam mapę. Mamy to. To się nie zbugowało, wystarczy było przeczytać tą notatkę, ale wiecie ile ja te notatki czytałem? Z pół godziny otwierałem każdą notatkę osobno, każdą notatkę, żeby na pewno niczego nie przegapić i gdzieś tam znajdowała się ta notatka, gdzie widzowie i jaki był jej dokładny treść. No nie treść, jaka była dokładna tej notatki, no nie będę wam teraz pokazywać. Szczerze mówiąc, na przyszłość zrobię wam screena. Chyba, że to. Chyba nie. Szczerze mówiąc, na przyszłość zrobię wam screena i wam po prostu tu pokażę. Tak będzie najlepiej, no bo teraz nie będę znowu tego czytał pół godziny. Szukał pół godziny. Zapytajmy może zioma, czy potrafi oczyścić mapę, panie Ludwik. Oczyścić mapę? To zależy z czego? Z krwi. Krwi? Bogowie, skąd masz mapę poplamioną krwią? Wiesz, dziewczyna miała... Jak byłem u rzeźnika, upadła mi na podłogę, zaatakowałem je zwierzę. Jak byłem u rzeźnika, upadła mi na podłogę. Jak byłem u rzeźnika, upadła mi na podłogę. W takim razie nie ma problemu. W pierwszej chwili się przestraszyłem, że może z ciebie jest jakiś kryminalista. Kryminaliści chyba mają własnych ludzi od pracy przy dokumentach. A bo ja wiem, na tym się nie znam, w przeciwieństwie do map. Pokaż mi swoją. Proszę. Oho, ciężka sprawa. Naprawdę może być problem. Co nie zmienia faktu, że chętnie spróbuję doprowadzić ją do porządku. No i miodzio. Rozumiem, że miałeś pecha, ale wyczyszczenie takiej plamy będzie skomplikowane. Nawet nie wiem na pewno, czy mi się uda. Będziesz musiał wyłożyć trochę złota na zachętę. Nie ma żadnego problemu. Gotowa? Chciałbym ją mieć jak najszybciej. Proszę, twoje pieniądze. No i teraz będzie mi się bardzo miło pracowało. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I z tego co też przeczytałem, Ponice do kłębka. Najpierw przeczytajmy to. Dałem Ludwikowi mapę do wyczyszczenia. Powiedział, że zajmie to trochę czasu, a jak będzie gotowa, to wyślę po mnie gońca. Nie jestem pewien, czy nie możemy się kimnąć kilka nocy. I wtedy, kiedy kilka razy się kimniemy, to będzie mapa dla nas gotowa. Aczkolwiek co do tego, w 100% pewien nie jestem. Sprawdźmy, czy taki trik wyjdzie w ogóle. Dobra, zostawcie lajka, bo się postarałem na ten odcinek, żeby był energiczny, żebyśmy dużo zrobili. No nie, chyba mój plan nie wyjdzie. Mogę od niego odkupić mapę, ale oczywiście nie chcę, bo zaraz mi się gierka zapaguje. Kolejna lokalizacja, do której się udamy dzisiaj, to jest lokalizacja, słuchajcie, naszego szefa Lorenzo. Ja tam przeklikałem rozmowę, bo chciałem zobaczyć, czy w ogóle mamy z nim porozmawiać. To jeszcze było przed tym, jak w ogóle dla nas przyszedł goniec, który nam powiedział, że mamy z nim porozmawiać, więc wtedy nie byłem pewny, że faktycznie mamy się do niego udać. I odbyłem rozmowę i odblokowałem osiągnięcie. W skrócie nie mam zielonego pojęcia, co klikałem, ale wypierdolili mnie z gildii. Widziałem, że tam było bardzo dużo opcji dialogowych, także nie martwcie się, może z tej gildii nas nie wypierdolą, a może wypierdolą, nie wiem. W każdym razie osiągnięcie wypierdolenia z gildii, o dziwo, odblokowało to osiągnięcie 11% graczy. Proszę się odsunąć, wychodzimy. Nazywa się misja. Znaczy misja, osiągnięcie. A jak się misja nazywa? Czy dostaniemy jakąś misję? Zaraz się przekonamy. Idziemy porozmawiać z... Cortez? Jak on ma? Nie, Cortez. Lorenzo. Ej, ty. Dobrze, że przyszedłeś. Dostaliśmy spore zlecenie. Chyba jedno z największych w historii Araxos. Do miasta przypłynął królewski wysłannik. Zapłacił nam za składanie raportów o... Muzyka jest chyba strasznie głośno w gierce. O czym, jak wiesz, mamy większą wiedzę niż straż. Udowodniłeś, że można na ciebie liczyć, więc postanowiłem cię przydzielić do tej ważnej sprawy. Radzę ci mnie nie zawieść. Nasz ważny gość przebywa w ratuszu miejskim. Idź tam i powiedz jego ludziom, że jesteś informatorem Lorenzo. Wtedy cię przepuszczą. Rozumiem. Już idę. I takie nastawienie masz reprezentować również przy wysłanniku. Tylko pamiętaj, żeby okazywać szacunek nie tylko jemu, ale też jego przydupasom. Przynieś mi fortunę. Powodzenia. Okej, także... moja rozmowa, którą poprzednio wybrałem, była bardzo długa, oj bardzo długa. I trochę chyba na nas wtedy, ja mu odmówiłem i Lorenzo strasznie na nas nakrzyczał, że mamy stąd wypierdupcać. I no i chyba nas wypierdoli z gildii. Czy istnieje opcja, żebyśmy odeszli z gildii? Czy my chcemy? Dla mnie to jest jakieś... Dla mnie to jest jakaś forma zarobku, więc chyba bym nie do końca chciał. Marvin? Tak. Zgadza się. Kartograf Ludwik przekazuje, że mapa jest gotowa do odebrania. Kazał również powiedzieć, że operacja zakończyła się połowicznym sukcesem. Część mapy jest czytelna, część nie. Świetnie, dziękuję za informację. Do usług. No kurwa, no byłem tam sekundę temu, no ale chodźmy do kartografa Ludwiga. Gierka nam się zaczyna zagęszczać. Ktoś tu dosypał kurwa jakieś mąki czy czegoś i tutaj w gierce zaczynamy się zagęszczać. Ta cała zupa związana kurwa z misjami, fabułami i tak dalej. Jest naprawdę wiele misji fabularnych, ale chodzi mi bardziej pobocznych. Natomiast jest jedna główna misja taka fabularna, którą idziemy, ale wątków i odnóg tej misji jest o wiele więcej, niż bym się spodziewał po takiej gierce. Więc tam jest naprawdę gęsto, trzeba kurwa znaleźć ten makaron w środku kurwa tej zupy. Nie, to odwrotnie powinno być. Trzeba znaleźć zupę wśród makaronu. Dobra, bez sensu porównanie. Chodzi o to, że kurwa jest dużo wątków, w którymi możemy iść. Na razie idziemy wątkiem, którym znaleźliśmy u tego ziomka, bo on wydaje się najbardziej podejrzany o to, że mógł strzelić do naszego Volkera. Przyszedłem po mapę. Domyślam się. Goniec cię znalazł? Tak. Czyli jednak ci ludzie Araxos do czegoś się nadają. Muszę przyznać, że poszło mi lepiej niż przypuszczałem. Co prawda nie cała mapa jest czytelna, ale najważniejsze fragmenty udało mi się uratować. Proszę. Mam nadzieję, że moje pieniądze były tego warte. Dzięki za starania. Gdybym się nie starał, nie miałbym klientów. Do zobaczenia. Żegnam. Po nitce do kłębka. Odebrałem mapę od kartografa. Pora sprawdzić, jak się spisał. Oj, z wielką chęcią. Gdzie jest ta mapa? Co się na tej mapie znajduje? To są pytania, na które mam nadzieję uzyskam teraz odpowiedź. O kurwa. Jest tam coś zaznaczone. Okej. Czy my chcemy się udać w to miejsce? Ponowne spotkanie nazywa się. Czyżby Jorn? Według mapy kryjówka porywacza jest magazyn w porcie. Jorn przez cały czas był tak blisko, a ja latałem po wyspie za jakimiś pierdołami. Będzie za późno, to ktoś pożałuje. Tego jestem pewien. Czy my chcemy wykonywać misję, która potencjalnie może zakończyć nam gierkę? Chcemy. Chcemy. Pewnie, że widzowie chcemy. Chcę. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze możliwość dokończenia innych wątków misji. Potem, jeżeli skończymy już powiedzmy główną fabułę. Przepraszam za uderzenie w mikrofon. Ja tak trzymam ręce teraz, kiedy gadam. Ale no... Wreszcie znowu miałem taki moment w gierce, w którym stanąłem w miejscu, nie będę ukrywać. I tak mi się, kurwa, już za długo ta gra, już za długo, już mi się nie chce w to grać, już mi się nie chce. Ale teraz, kiedy jesteśmy już coraz bliżej, coraz więcej wątków, tu ktoś przybywa, to się wszystko zaczyna łączyć. Zaczynam się powoli jarać gierką na nowo. To mi się bardzo podoba. Magazyn w porcie. Na razie udajmy się do tego magazynu w porcie. Domyślam się, że to nie jest po tej części miasta, prawda? Nie, a ja tu jestem zaznaczony? Jestem. No sporo mu się udało. Nie będę ukrywać, wyczyścić, no. Dobrze sobie z tym poradził. Najważniejsze to, co miał wyczyścić, to wyczyścił. W tablicy ogłoszeń znalazłem sporo, słuchajcie... listów gończych, zleceń na bestie i tak dalej. Ja sobie je przeczytałem. One nie są jakieś turbo ważne, więc też fabularnie miałem to w dupie. Ale ważne, że jeżeli spotkamy taką bestię, to będziemy wiedzieć dokładnie, że ta bestia to ta bestia. I to jest dla mnie najważniejsze, bo ja za to dostanę konkretny pitong. Mam przynajmniej taką nadzieję. Czytaj tą wyczyszczoną mapę. Okej, to się znajduje gdzieś prosto. Chyba wiem dokładnie, który magazyn jest tym magazynem, który zaznaczono tym wielkim kurwa kółkiem. To raczej nie jest ten magazyn. To jest ten magazyn tutaj gdzieś? Nie, to jakiś inny magazyn. To gdzieś w tą stronę bardziej? Chyba tak. Ponowne spotkanie, misja chyba wskazuje tylko i wyłącznie na jedno rozwiązanie sytuacji, prawda? Chyba chodzi dokładnie o to, czego my żądamy, czyli znalezienie naszego bratanka. Jest tu zaznaczone coś, więc idziemy tam. Tylko tu nic nie ma. Słyszę kogoś po drugiej stronie. Muszę się ukryć. Jak to się ukryć? Chowaj się w beczce. O kurwa. W ogóle nas nie widać, nie? Ponowne spotkanie, szybko czytaj. Ludzie lichwiarza? Co oni tutaj robią? Czyżby znaleźli to miejsce wcześniej niż ja? Może poradzili sobie z porywaczami? Pójdę głębiej, a nuż coś znajdę. A nuż znajdziemy Jorna. Są to zwłoki, na szczęście nie naszego brata. Obyśmy się strasznie chyba wkurwili na lichwiarza. Jakby to był nasz brat. Nawet nie chyba. Może to któryś z tych przestępców. Czysty pergamin, żeby nie ominąć żadnej notatki, idziemy dalej. Tu się coś znajduje. Cholera, jest tu ich więcej niż myślałem. W jednym z pomieszczeń znalazłem ciało, wygląda jakby go mocno pobito przed śmiercią. Może to jeden z przestępców, którzy porwali Jorna. Jest tu więcej ludzi niż myślałem i wyglądają na dobrze uzbrojonych. Na wszelki wypadek wykradnę się obok nich. Okej, misja skradankowa. Bardzo mi się to podoba, gdzie zmierzamy w tym momencie. Jara mnie to. Ponownie pawam miłością do gierki. Dobra, a więc skradanko. Jest tam na pewno więcej ludzi niż myślałem. Nie wiem. Czas się przekonać, widzowie. Oj, no trochę tych ludzi tu jest. Oni to kurwa robią. Ty, no jak tu mieszek se pływa, ja mam nie wziąć? Żony mieszek, no jak, co ty? Woda, miotła. Tylko żeby na przypadkiem na niego nie kliknąć. Idziemy dalej, widzowie. Dobra, otwieramy drzwi. Ponowne spotkanie, następny wpis. Jestem w środku, teraz muszę zabarykadować czymś przejście, żeby żaden z nich tutaj nie wtargnął. Może któraś ze skrzyni albo jakiś mebel się nada. Znak zapytania? To jest w skrzynie. Teraz powinienem być bezpieczny. Pomieszczenie wygląda zupełnie zwyczajnie, ale jest zbyt dobrze strzeżone, żeby niczego tu nie było. Muszę się tylko dobrze rozejrzeć. Okej. Okay. Zwykłe pomieszczenie? Niemożliwe. Muszę się dokładnie rozejrzeć. Dokładnie rozejrzeć. I rozglądamy. Ktoś mnie tu, jakbym to mógł przesunąć pewnie, albo coś takiego. Tylko nie widzę tu żadnego przycisku. Szukamy raczej po ścianach, czy czegoś tu nie znajdziemy ciekawego. Oj, to będzie chyba cięższe niż sądziłem, widzowie. Może tutaj. Wolałbym to sam znaleźć. Może trzeba użyć kuchni. Tak jest. Ale kurwa, zejście, co? Oj, co się dzieje, widzę. Gruparce siedzi. Kurwa, jakieś tajne więzienie Volkera? Pokoje tortur. Jocie kryńca. Ale jestem mega zajarany. O, tu świeży nawet trupas, mam nadzieję, że to nie nasz brat. Otwórz trumnę. No zobaczmy, co się znajduje w tej trumnie. Pusto. Tutaj. Pusto. Obym się mylił. No tak, rozumiem. Rozumiem, co nasz Marvin ma na myśli. O kurwa. Marvin, co ty tu robisz? Mogę zapytać cię o to samo. Wiesz, gdzie jesteśmy? Gdzieś, gdzie nie powinno cię być. Odłóż kuszę. To na spokojnie porozmawiamy. Ty pierwszy. Jestem na swoim terenie i mam prawo bronić się przed uzbrojonym intruzem. Jak to na swoim? Przecież cholera jasna, o co tu chodzi? Co tu robili ludzie Volkera? Co ty tu robisz? Słuchaj, póki się nie uspokoisz, niczego się nie dowiesz. Odłóż to! Wspaniale. Nikogo z was nie nauczono pukać? Marvin, to nie we mnie powinieneś celować. Niby dlaczego? Przyszedłem tutaj w tym samym celu co ty, po Jorna. I paru innych ludzi. Znalazłeś kogoś żywego? Nie. Oprócz strażników to nie. A nie czasem po to, by wyeliminować Volkera z gry? Poprzednio wam nie wyszło, co? Nie miałem na to wpływu, glizdo. Czy ktoś z moich ludzi jeszcze żyje, czy wszyscy oddali ducha podczas przesłuchań? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Marvin, skończmy z nim. Ten człowiek zorganizował zamach na Volkera. Trzeba się go pozbyć. Moment. Najpierw mi powiesz, dlaczego znalazłem ciało brata na twoim terenie. Nie widzisz, że to wszystko jest ukartowane? Wiedzieli, że to magazyn Volkera. Więc go przejęli i wszystko zainscenizowali. Jasne. I nikt nie zauważył, jak wnieśli ileś trumien z ciałami. I zupełnym przypadkiem podczas tej inscenizacji postanowiłeś wejść do magazynu? Jestem tak samo zaskoczony sytuacją jak ty. Dalej, nie wygłupiaj się. Przecież mnie znasz. Chodźmy razem do szefa. On ci wszystko wyjaśni. Marvin, nie ma sensu z nim rozmawiać. To marna gadzina, wąż, który będzie ci sączył jad, aż całkiem zgłupiejesz. Cicho. Dlaczego miałbym ci zaufać? Najpierw go sprzątnijmy, potem ci wszystko wytłumaczę. Widzisz? Nie chcę tłumaczyć swoich racji, bo nie ma jak. O. Co to miało być? Nie będziemy się wdawać w pogaduszki podczas misji. Choć musimy się stąd wydostać. Powoli, bo nic już z tego nie rozumiem. Twierdzisz, że to nie wasza organizacja porwała mojego brata? Oczywiście, że nie. My próbowaliśmy go uwolnić razem ze wszystkimi innymi przetrzymywanymi tutaj więźniami. Jak widzisz, całkowicie zawiedliśmy. Ostatnimi czasy Adanos nie jest dla nas łaskawy. Za tym wszystkim stał od samego początku Sachs? Lichwiarz o tym wie? Nie tylko wie. On tutaj pociąga za wszystkie sznurki. Tak myślałem, jak to wbiłem. Sachs jest marnym pionkiem w większej grze. Lichwiarz szykuje się do czegoś większego i od dłuższego czasu próbujemy go rozpracować. Dlatego próbowaliście go zabić? Całe zajście było bardzo niefortunne. Nasz plan był zupełnie inny, ale wszystko samo się tak potoczyło. Jeden z naszych postanowił załatwić sprawy na własną rękę i to nieudolnie. Cała wyspa jest teraz o krok od wojny domowej, a lichwiarz wpadł w furię i ma jeszcze większą paranoję niż wcześniej. Pewnie dlatego próbował pozbyć się wszystkich dowodów. To przez wasz nieudany zamach mój brat nie żyje. Chłopcze, rozumiem twoje rozgoryczenie, ale nie zapominaj, że to ty pracowałeś dla człowieka, który porwał Jorna. Próbowaliśmy uratować tych więźniów, niestety. Lichwiarz od dłuższego czasu na nas poluje i załatwia jednego po drugim. Dla mnie to również nie jest łatwe. Oprócz twojego brata leżą tu także moi ludzie. Omówimy wszystko, kiedy już będziemy daleko stąd, dobra? Teraz musimy uciekać. Sługusy lichwiarza mogą się zjawić w każdej chwili. O, sadek widzowy. Kurwa. No racja. Ale z rotacji, kurwa, plot twist, co tu się dzieje? Podoba mi się to. Tylko tak, no nie będę ukrywać, że Marvin mnie wkurwia, że tak bez emocji to mówi, aż się trudno czuć w grze. Tak, brat mi zginął, wyjebane mamy. Marvin zawsze uśmiechnięty. O ile kocham tego aktora głosowego, to tutaj chyba troszeczkę spierdolił. Mogli to pociągnąć jakoś lepiej. Ja bardzo się wczuwam w gry, ale... No. Tutaj się średnio wczułem. Dobra widzowie, przeczytajmy, co jest napisane w naszym dzienniku. Czy... Tak. Misja się anulowała. Nie anulowała się w sumie żadna misja na razie. Czytajmy, co tu jest napisane. Odnalazłem ciało Jorna, złożone do trumny w ukrytym pomieszczeniu jakiegoś dziwnego magazynu w dzielnicy Biegdoty. Magazyn, który roił się od ludzi lichwiarza. Kiedy rozmawiałem z Sachsem, znikąd pojawili się jacyś obcy mężczyzna. Ze słów jego oraz Sachsa wynika, że nie zostałem oszukany. Lichwiarz i jego ludzie wykorzystywali mnie do walki z wrogą sobie organizacją, jednocześnie przytrzymując Jorna w magazynie. Muszę się stąd jak najszybciej wydostać, a później wyciągnąć z tego faceta tyle informacji, ile się tylko da. Może wtedy wszystko poukłada się w całość. Kiedy rozmawiałem z Sachsem, znikąd pojawił się jakiś obcy mężczyzna. Ze słów jego oraz Sachsa wynika, że zostałem oszukany. Lichwiarz i jego ludzie wykorzystywali mnie jedynie do walki z wrogą sobie organizacją, jednocześnie przytrzymując Jorna w magazynie. No tak, musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Może wtedy wszystko poskłada się w całość. No na razie ja w szoku. Bierzemy jakąś kuszę. Zobaczmy, co to jest w ogóle za kusza. Brakuje mi troszeczkę takiego, no taka średnia. Brakuje mi troszeczkę... O kurwa, ty. Ała. Ty. Dobra, idziemy, czekaj, przeszukam Sachsa. Brakuje mi troszeczkę takiej zaangażowania Marvina jako aktora głosowego w tym wszystkim. Nie, To jest fantastyczna gra, oczywiście, że tak, ale trochę mi tego brakuje. Dobra, tu jest jakieś wyjście, ale my idziemy z tym ziomem. Szukajmy tu. Zaczekaj chwilę, muszę jeszcze coś sprawdzić. Znalazłeś coś? Kilka listów i notatek. Nie, Marvin, mogą się takie przydać, gdy już będziemy na zewnątrz. Ruszajmy dalej. Znalazłeś coś? No nie, no trochę kurwa przesadzili. To są jakieś emocje. No, zabiło to trochę. O, przełącznik. To zamkłem. Gdzie ty kurwa strzelasz? Poczekaj no. Poczekaj, już ci zamykam, otwieram, co ja kurwa robię. Zaczekaj. Gdzie ty poszedłeś? Tędy? A, ludzie lichwia... O, ja nie mam żadnej broni, co się stało z moimi brońmi? Tylko szybko, bo mi ziom padnie, a jest kurwa kwaśno jak padnie. Ochroniarz. Pyk. Pyk. Jeden. Ochroniarz drugi. Ale plot fabularny podoba mi się. Kolejny ochroniarz. Cyk, cyk. Dobra, co ty byś beze mnie zrobił? Podoba mi się ten plot fabularny. Coś tak czułem, że lichwiarz od początku może nie być właściwą osobą. Tak w głębi duszy. Takie przeczucie miałem, że gdzieś tu w gierce musi się okazać jakiś plot twist. Nie możemy zostać w miejscu, albo że to Lorenzo. Są ludzie lichwiarza. W mieście nie będziemy bezpieczni. Ale mam pomysł. Dokąd możemy się udać? Otwórz przejście, a ja przygotuję łódkę do drogi. Okazało się, że magazyn ma połączenie z morzem. Przejścia pilnowało kilka kolejnych najemników lichwiarza. Muszę znaleźć sposób na otwarcie krat w ukrytej przystani. Chyba wiem... A. Chyba to jest ukryty sposób na otworzenie krat. Droga wolna. Skoro miasto nie jest bezpieczne, to gdzie popłyniemy? Na jedną z plaż w pobliżu. Tam się rozdzielimy, żeby było nas trudniej znaleźć. Ruszajmy, nie ma czasu do stracenia. Czekam na wyjaśnienia. Rozumiem, że tego zioma to nigdy wcześniej nie spotkaliśmy, prawda? Wiem dokładnie, gdzie się znajdujemy. Rozwalałem tutaj gniazdo, sam osobiście. Niczego tu nie znajdę. Jeden luk na tą plażę i już wiem, gdzie jesteśmy. Wolałem nie ryzykować wypływania w otwarte morze tą małą łajbą. Podejrzewam, że masz mnóstwo pytań. Tak, bo właśnie... mieć spokój od ludzi lichwiarza, więc może uda mi się... Zaraz wam powiem to, co mam w głowie. Bo rozumiem, że tego człowieka spotkaliśmy pierwszy raz. Przez chwilę się zastanawiałem, bo on trochę mówił do nas, jakby nas faktycznie znał. Natomiast wydaje mi się, że nigdy nie mieliśmy z nim styczności. Ale ja niestety moje pamięci do nazwisk ciężko. Dlatego no przez chwilę myślałem, że to jakaś znana postać fabularna, ja panik. Co to kurwa jest? Nie chciałem nic mówić, bo byście mnie zajebali widzowie. Ale chyba nigdy go nie spotkaliśmy, prawda? Chyba? Dobra, więc zadajmy mu kilka pytań. Skąd wiesz, że pracowałem dla lichwiarza? Skąd wiesz, że pracowałem dla lichwiarza? Obserwujemy każdego, kto dla niego pracuje, więc kiedy nawiązałeś z nim współpracę, moi ludzie bezustannie mieli na ciebie oko. Początkowo myślałem, że jesteś jedynie kolejnym pazernym najemnikiem. Tymczasem wpadłeś na trop Jona, co... Pan wie, że my w ich zbroi zadupcamy. Ktoś, komu chodzi tylko o zarobek, nie wykonałby tak trudnej roboty w tak krótkim czasie. Ani się obejrzałem, a ty już wyruszyłeś do Wilczego Leża. Podejrzewam, że tam spotkałeś się z Jonem. Możesz mi powiedzieć, co dokładnie zaszło? Jon nie żyje. Reszta nie jest istotna. No, moim zdaniem jest. Kontynuuj. Jon został ciężko ranny podczas walki z królową pełzaczy. Chciałem dopytać go o kwestię zamachu w mieście i próbowałem wyprowadzić na zewnątrz. Niestety nie dał rady. Rozumiem. Był z niego naprawdę dobry człowiek, do tego ponadprzeciętny szermierz. No nie wiem. Lata życia w obawie przed wykryciem nie były łaskawe dla jego nerwów, a ostatnie wydarzenia z pewnością nie pomogły. Ty taki dobry w szermierce był. Czym tak właściwie jest wasza organizacja? A cóż, aktualnie stoimy po tej samej stronie barykady, więc chyba mogę ci powiedzieć. Naszą organizację nazywamy Wodnym Kręgiem. Jesteśmy pokornymi wyznawcami Adanosa i strzeżemy równowagi na świecie. Równowagi, którą egoistyczne i szaleńcze działania lichwiarza mogą zaburzyć. Więcej dowiesz się od magów wody, jeśli zdecydują się dalej cię wtajemniczać. Współpracujecie z magami z klasztoru? Tak. Naszą relację można porównać do magów ognia i paladynów. Z tą różnicą, że my nie działamy jawnie. Magowie z klasztoru są naszymi duchowymi przewodnikami i mentorami w poznawaniu woli Adanosa. Niestety od dłuższego czasu w klasztorze nie dzieje się najlepiej. I nasze relacje bardzo na tym ucierpiały. Część magów i członków Wodnego Kręgu jest zwolennikami czekania na rozwój sytuacji. Reszta natomiast chce działać natychmiast. Zamach w mieście tylko pogłębił te podziały. Od kilku tygodni szukałem mojego brata. Gdy w końcu go odnalazłem, okazało się, że nie żyje. I że odpowiada za to mężczyzna, któremu pomagałem złapać jego niedoszłych morderców. Możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Ich jaż nie jest tak wspaniałym człowiekiem, Marvin się kieruje. Biedota go nienawidzi, a bogaci nim gardzą. Na powierzchni utrzymuje się tylko dzięki ogromnemu majątkowi, notabene niewiadomego pochodzenia. Inna sprawa, że po próbie zamachu i nagonce na bogatych obywateli zdobył ich jako takie poparcie. Najbardziej niepokojący jest fakt, że od dłuższego czasu rekrutuje coraz więcej osób do swojej prywatnej armii. Musi się szykować do czegoś większego, tylko nie wiemy do czego konkretnie. Właśnie dlatego próbowaliśmy go zinfiltrować. Czyli my, Iwi... straciliśmy jednego z nas. Odek. Brutalnie go zamordowano i nie jesteśmy nawet pewni, czy lichwiarz zorganizowałby tak prymitywną robotę. Znaleźliśmy go w lesie niedaleko Silbach, więc równie dobrze mogła go dopaść jakaś dzika bestia. Pech chciał, że był to dobry przyjaciel Jona. Facet od dłuższego czasu nalegałby po prostu pozbyć się lichwiarza, a śmierć kogoś bliskiego przelała czarę goryczy. Próbowaliśmy go powstrzymać, ale dosłownie przepadł, a niedługo później dowiedzieliśmy się o nieudanym zamachu. I on musiał podejrzewać, że zacznie się obława, więc uciekł do leża i wykorzystał aferę z pełzaczami, by ukryć się w kopalni. A co działo się dalej, wiesz lepiej ode mnie. Okay. Jak się do tego wszystkiego ma mój brat? A tego nie jestem pewny. Lichwiarz porywał osoby, które w jakiś sposób mu zagrażały. Nie wiesz, czy twój brat mógł mieć z nim coś wspólnego? Jorn został porwany niedługo po naszym przybyciu na Archolos. Ale już pierwszego dnia został zatruty przez krwiopijcę i leżał w łóżku przez większą część doby. Niby w jaki sposób mógł zagrażać lichwiarzowi? To wasza pierwsza wizyta na Archolos? Wspominał, że kiedyś tutaj był, ale to było lata temu. Dzięki temu udało mu się odnaleźć Silbach, gdy wylądowaliśmy w dziczy. Wygląda więc na to, że swoje odpowiedzi będziesz mógł zdobyć jedynie bezpośrednio od lichwiarza. A tak czy inaczej posiadanie pierścienia Wodnego Kręgu mogło sprawić, że lichwiarz zechciał go porwać i przesłuchać. Tylko jakim cudem dowiedział się o pierścieniu, skoro ja przez tyle lat nie miałem pojęcia o jego istnieniu? Czy twój brat miał jakichś wrogów, którzy mogli dowiedzieć się o pierścieniu i przekazać informacje lichwiarzowi? Fabio zdawał się mieć konflikt z moim bratem. A kim jest ten Fabio? Osiłek, który tutaj z nami przypłynął. Nie zaszkodzi z nim porozmawiać, chociaż wątpię, by był w stanie coś takiego zaplanować. Piraci, z którymi tutaj przypłynęliśmy, nie wyglądali na przyjaznych. Ostatnio coraz więcej ich tutaj. Może uda ci się coś z nich wyciągnąć? Chyba nie, bo są martwi. Trudne. Zabiłem ich. Widzę, że nikomu nie pozwalasz, by stawał ci na drodze. Sam nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale wiem, że często nie ma innego wyjścia. Nie sądzę, by ktokolwiek inny chciał zaszkodzić Jornowi. Czyli jedyną pewną odpowiedź uzyskasz tylko od samego lichwiarza. Znalazłeś coś interesującego w dokumentach Zaxa? Informacje wyglądają na zaszyfrowane. Będę musiał przekazać je do klasztoru. Któryś z magów z pewnością szybko sobie z nimi poradzi. Długo obserwowaliście to miejsce? Chyba widziałem jednego z was, kiedy kręcił się w pobliżu magazynu. Później znalazłem go w środku, już martwego. Tak, to był jeden z naszych zwiadowców. Kolejny dobry człowiek zamordowany przez tego szaleńca. Od kilku tygodni prowadziliśmy obserwację magazynu. Podejrzewaliśmy, że lichwiarz wykorzystuje to miejsce jako bazę do swoich nielegalnych działań. Dopiero po jakimś czasie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej przetrzymuje tam więźniów. Zaczęliśmy planować akcję ratunkową, niestety. W międzyczasie miał miejsce incydent z Jonem i wszystko szlak trafił. Jak mnie tam znalazłeś? Byłeś obserwowany przez moich ludzi od jakiegoś czasu. Gdy tylko znowu pojawiłeś się w mieście i zamówiłeś czyszczenie mapy u kartografa, wiedziałem, że będzie chodzić o magazyn. Problem polegał na tym, że ciągle nie znałem twoich intencji. Dopiero co wróciłeś z Wilczego Leża, gdzie zginął Jon. Wcześniej widziałem, jak pracujesz dla lichwiarza. A nagle okazuje się, że szukasz tego miejsca. Musiałem w końcu samemu cię sprawdzić, a nie oceniać po relacjach moich ludzi. Kiedy mi donieśli, że kręcisz się w pobliżu, od razu ruszyłem. No jak się okazało, w samą porę. Skąd mam wiedzieć, że to nie ty mnie okłamujesz? W końcu to jeden z was próbował zamordować lichwiarza. Pewności nie masz. Nie dziwię się, ale... Skoro doszedłeś aż tutaj, to pewnie jesteś na tyle rozumny, by rozeznać się, kto stoi po czyjej stronie. Mamy wspólnego wroga. To on porwał i doprowadził do śmierci twojego brata. To on porwał i doprowadził do śmierci moich ludzi. Musimy go powstrzymać. Musimy o tym komuś powiedzieć. Lorenzo z pewnością będzie w stanie nam pomóc. Lorenzo? Gildia kupiecka jest w słabszej kondycji niż chce to komukolwiek przyznać. Zarekwirowane okręty, podniesione podatki, ograniczony handel z pozostałymi wyspami. Cud, że stać ich jeszcze na jakiekolwiek pancerze. Jak tak dalej pójdzie, to gońcy będą biegać nago po wyspie. Boją się, że lichwiarz spróbuje przejąć ich organizację. Na razie słucham dialogu i się nie odzywam, widzowie. Bez niezbitych dowodów nigdy nie zdecydują się wejść z nim w żaden otwarty konflikt. Jeśli chcemy dopaść lichwiarza, nie pogrążając miasta w całkowitym chaosie, to musimy mieć niezbite dowody jego winy. Trzeba znaleźć sposób, żeby dorwać lichwiarza i zgotować mu to, na co sobie zasłuży. Ja rozumiem, że szukasz zemsty. Sam też pragnę go dopaść, żeby nigdy już nie skrzywdził niewinnych ludzi. A niestety ma dziesiątki ochroniarzy i jeszcze więcej ludzi, którzy za parę złotych monet wyśpiewają mu wszystko, co wiedzą. We dwóch nie damy rady. Musimy opracować plan działania z resztą członków Wodnego Kręgu. Słuchaj, razem z pozostałymi spotykamy się w naszej kryjówce niedaleko Silbach. Miejsce jest dość dobrze ukryte. Najłatwiej tam dotrzeć, podróżując z Silbach w stronę winnicy Balerium. Idź stromą ścieżką nad jeziorem, a gdy tylko ścieżka się skończy, skręć w prawo i przejdź przez strumyk. Spotkajmy się na miejscu. Pamiętaj, miej oczy dookoła głowy. Lichwiarz pewnie już wie, kim naprawdę jesteś, a w takim wypadku na pewno spróbuje cię dopaść. Szczególnie uważaj w mieście. Tam jest pełno jego zbirów. Nawet w samej gildii kupieckiej. Okej, czyli mam wejście do miasta. Nadal mogę wykonywać misje w mieście, ale muszę bardzo uważać, tak, Kessel? Okej, to już pytałem. Kessel. No dobra, mamy tutaj niespodziewaną niespodziankę, obrót spraw, szanuję. Aktorski voice actor głównego bohatera Marvina, no pozostawia wiele do życzenia, wy to kurwa kto? Aha, szybka odpowiedź na moje pytanie. Ale pojedynek kurwa, no i wszystko. Musimy się udać do Silbach, do winnicy Valery. O tak, bo ja jestem trochę w szoku. Czy ja mogę iść do miasta, nie mogę iść do miasta, powinienem iść do miasta, wykonać misję dla Lorenzo. Co myśmy powinni zrobić tak naprawdę? To jest dobre pytanie. Wiem, że tutaj jest miejsce do teleportacji. Jest to informacja dobra. Czy ja się mogę gdzieś koło Silbach teleportować? Chyba mogę. Opuszczona jaskinia przy winnicy Rity, to jest miejsce chyba, do którego chciałbym się udać. To jest miejsce, które niedawno wyczyściłem. Tego, o ile dobrze kojarzę to wszystko. Tak jest. Byłem tu kiedyś, czyściłem te wszystkie miejsca, nie jestem pewien czy na odcinku, czy nie. Gdzieś tutaj powinno się znajdować ich jakby siedziba, o ile też dobrze to kminię. Może ja na chwilę zapiszę grę. To będzie najważniejsze z rzeczy, które zrobię teraz po tej całej rozmowie i tych wszystkich wydarzeniach. A widzowie, trochę mi się Winnice popierdoliły, bo ja przecież mam się udać do winnicy Valerio. Teraz to przeczytałem, a nie do winnicy Rity. Chociaż wydawało mi się, że on mówi z Silbach, on z Silbach do winnicy... Kurwa, za wodospadem w prawo, no ciężko. Chodźmy może przede wszystkim najpierw do winnicy Rity. Tamtą mam nadzieję, że nadal działają szybkie podróże i stąd udamy się do winnicy Valerio. Tak to jakieś zrobimy. Dlaczego plądrować? Więc chodźmy tam, może jeszcze na tym odcinku uda się coś porozmawiać, zapytać, poddymić. Jeszcze myślę, że się powinno dać, ale czy się będzie dało, nie wiem. Kurwa, jaki zajebisty plot twist fest. Podoba mi się to. Wioska Silbach może nie, miasto Archolos nie może. Winnica Valerio. Stamtąd ktoś ma nas zabrać do jakiegoś tajnego miejsca. Wodny krąg. Mogę się spodziewać, że szef Wodnego Kręgu nie będzie na mnie czekał na samym środku winnicy. Trzeba będzie się rozejrzeć po pobliskich ścieżkach. Na pewno jest gdzieś w okolicy. Oj, to bardzo tutaj... Pobliskie ścieżki to bardzo ogólny opis. Słuchajcie, a właśnie, jedno z najważniejszych rzeczy w grze. Chuj z bratem, widzowie. Czerwony Czechow już czeka na nas od wielu dni. Czas go chyba spróbować. Nasze wino w końcu jest gotowe do degustacji. Na szczęście pomimo tych wszystkich awantur kuchnia pozostała nietknięta i nie straciliśmy ani jednej butelki. Trzymaj, tylko nie wypij wszystkiego naraz. Punkty trafię plus 2. Z tego ziela, ale i tak jest pyszne. A do tego jakie orzeźwiające. Ile wyszło butelek do podziału? Jakiś tuzin. Teraz otworzyliśmy 2, więc wychodzi po 5 butelek na głowę. Dzięki, Gambert. To naprawdę dobre wino. Nie, chłopcze, to ja dziękuję. Bez twojej pomocy pewnie darowałbym sobie ten pomysł, a tak na Archolos będziemy mieli jeszcze jedno wyborne wino. Okej. Jak sytuacja w ogóle? Bardzo dobrze. W końcu wszystko wróciło do normy. Bracia się dogadują i gospodarstwo działa jak za czasów ich ojca. Podobno maczałeś w tym palce. Napij się piwa. Należy ci się. Dzięki, Gambert. Słuchajcie, mamy nasze własne wino, Czerwony Czechow. Dostaliśmy jego butelek 5, mam nadzieję, że gdzieś go tu znajdę. 5 butelek Czerwonego Czechowa, dziedzictwo, nie, to może to, nalewka, nie, kompot, nie. Czerwony Czechow, gdzie on się tutaj znajduje? Delikatne, o, Czerwony Czechow. Premia do max punktów trafień, wartość 250. Fajne winko, podoba mi się to. Misję wypełniliśmy, Czerwony Czechów śmiga, eleganckie wino. Ja bym zapytał jeszcze starego Liama. Nie, on mi nic ciekawego nie powie na ten temat, tych braci. Może ja bym się bezpośrednio udał do winnicy i porozmawiał tak rzeczywiście z tymi braćmi. Skoro tutaj jesteśmy, chciałbym się dowiedzieć, czy oni się dogadują. Najwyżej wam później skrócę tą drogę, którą będziemy szli. Dennis. Co słychać? Odkąd Andreas i Holdwick zaczęli ze sobą współpracować, atmosfera stała się niezwykle przyjemna. Czasami nawet zapominam, że ciągle trwa wojna. Rozumiem. Zobaczmy, czy jest tu Andreas. Jest, witam serdecznie. Jak sytuacja na winnicy? Ja zajmę się finansami, a Holdwick uprawami. Dokładnie tak, jak życzył sobie tego nasz ojciec. Kto by pomyślał, że dopiero jakiś obcy nas pogodzi? Holdwick. Jak sytuacja na winnicy? Duch naszego ojca może być teraz spokojny. A to wszystko dzięki tobie, przyjacielu. Naszą winnicę czeka nowa era dobrobytu. Okej, mamy tutaj finał tej naszej akcji, którą wykonaliśmy wcześniej. A teraz by się wypadało rozejrzeć po jakichś ścieżkach. Myślę, że... A tyś kurwa co? A nie, to wygląda jakbyś miał, nie wiem, jakąś inną głowę niż głowę. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Słuchajcie, trzeba się porozglądać tutaj przy drogach, czy gdzieś tutaj nie stoją. Myślę, że jest to na tyle umolna sprawa, chociaż podróż pewnie minie mi dość szybko, ale i tak myślę, że jest to na tyle umolna sprawa, że widzimy się, kiedy znajdziemy takiego kogoś, kto będzie na nas czekał, żeby nas zaprowadzić gdzieś do jakiegoś tajemniczego miejsca. No daleko to wam powiem, chyba nie zaszedłem. No, nawet bardzo niedaleko, dosłownie z 10 sekund minęło. Wróciłem się tylko z tego. Poszedłem tam do przodu, wróciłem się, już jesteśmy chyba na miejscu, gdzie powinniśmy być. Jak coś, to miejsce znajduje się tutaj. Witam serdecznie. Już myślałem, że się nie zjawisz. Musimy jak najszybciej obmyślić jakiś plan działania. Lichwiarz może zaatakować w każdej chwili, to z całą mocą. Miałeś jakieś kłopoty z dotarciem tutaj? Spotkałeś któregoś z jego ludzi? Nie, dotarłem tutaj bez większych problemów. Czyli miałeś więcej szczęścia niż ja. Dzięki Adanosowi większość tych bandziorów to zwykła hołota, która nawet miecza właściwie nie potrafi trzymać. Jesteś gotowy? Nie ma czasu do stracenia, musimy ruszać. Zwarty i gotowy. Ruszajmy. Chodź za mną, to niedaleko stąd. Wodny krąg. Przeczytajmy, co tam jest napisane. Spotkałem się przy winnicy z szefem Wodnego Kręgu. Teraz muszę iść za nim, aż do miejsca zbiórki organizacji. No zobaczmy, co nam tutaj pokaże gra jeszcze ciekawego. Ty, czy to jest Silbach? To jest Silbach. Okej. Okay. Warto wiedzieć, że to jest po prostu na górze w Silbach. Dziwne. Nikogo nie ma na straży. Nie podoba mi się to. Bądź czujny i trzymaj broń w pogotowiu. Oj. Pojawili się tak nagle. Otoczyli nas i ostrzelali. Reto? Co tu się wydarzyło? Czy to byli ludzie lichwiarza? To trwało tylko parę sekund. Tyle krwi, krzyków. Wszyscy po prostu padali na ziemię. Zanim zdążyłem dobyć miecza, oberwałem w rękę i mogłem jedynie obserwować, jak dobijają resztę. Marvin na górze. Ale czemu się związali i zostawili w samym środku tej rzezi? Kessel, tak mi przykro. Co? O czym ty mówisz? Pułapka. Zmusili mnie do tego. Powiedzieli, że pozwolą mi odpłynąć na Korinis. A ty im uwierzyłeś? Ludziom lichwiarza? Nie byłeś wart moich starań, bezużyteczny dzieciaku. Nie. Własnymi rękami wyślę cię do królestwa Beliara. Ale najpierw... Łap za broń. Nadchodzą. Łapiemy. Wielka bitwa. No dobra. Może być i tak. Witam serdecznie panów ochroniarzy. Mocniej, co się kurwa dzieje? Ja mam zapis 14 lat później. Spokojnie. Proszę, proszę tak nie. Spokojnie, saving. No może i chujowy był wcześniej, ale teraz uratowałeś mi życie, kolego. Z pewnością będzie ich tu więcej. Jeśli nie będziesz się za bardzo ode mnie oddalał, to może wyjdziemy z tego żywi. Będę akurat. Poczekaj, trzeba tu przeszukać zwłoki. Dowiedzieć się, może tu będzie jakiś list. Bo cokolwiek. Ten ma ser przy sobie. Niedużo. Kręty bagiennego ziela. Poczekasz chwilę, prawda? Pyk, otwieram kufer. Nawet się nie męczę z zamkiem, bo jestem kurwa mistrzem otwierania kufrów. Duży topór. Zwłoki. Tyk. Jakaś potka, co mi daje chwilową zręczność. Ochroniarz. Spokojnie, spokojnie. Nie ma co się spieszyć, zwłoki. Ale plot twisty, widzowie. Plot twist za plot twistem. To była chyba ta podka, co faktycznie mi daje zręczność. Ale nie jestem pewien, nie zdążyłem się przyjrzeć. Może nie, chyba za chuda była, ale nie wiem. Idę pomóc, ale nie chuja idę pomóc. Dobra, strzela z daleka, cyk. Zaczekaj. Podkę muszę dupsnąć, no nie ma innej opcji. Całkowita regeneracja, pyk. Lecymy. Mieczyk, spokojnie, tu trzeba ograbić. Odbudujemy twój zakon, tylko musimy mieć z czego odbudować, więc tu zbieram pitong. Lecymy. Cholera, wystrzelają nas jak szczerwojady. Musimy znaleźć inną drogę. No ty pierdolisz ich, rozpierdolę solo. A nie zadaję im damage'a. Żartowałem, są za mocni. Masz rację. Inna droga to bardzo dobre rozwiązanie. Ale jaki soundtrack w ogóle se leci w tle? Bo słuchajcie chwilę. Kurwa, jaka wielka ucieczka. No nie chcę wam w tym momencie zakończać odcinka, ale jest 50 minut, widzowie. Ale jest to dość ważny odcinek, więc może dociągniemy dłużej, albo... Tędy też się nie przebijemy. Musimy zawrócić. Marvin, za mną! No za tobą, no lecę, kaszel. O kurwa, Jeronimo! I co teraz? Gdzie jest ten cały Adanos, gdy go potrzeba? Umiesz pływać? Co? Co to ma do rzeczy? Gdy dam ci znać, skoczysz w dół. To właśnie kazał ci zrobić Adanos? Marvin, to jedyny sposób, by się stąd wydostać. Nic ci nie będzie. Ale to jest kilkadziesiąt metrów, nie przeżyję takiego upadku. Celuj w środek rzeki i się nie martw. Adanos ma nas w opiece. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Ostatni niedobitek Wodnego Kręgu i najemna kurtyzana Lorenzo. Przekaż szefowi, że zamkniemy jego interes. Tak jak pozwoliłeś zamknąć brata tego młodzieńca, w takim wypadku faktycznie będzie się czego bać. Pozwolił? Pozwoliłeś? Nie słuchaj go! Skocz! Strzelać! Jump! Muzyczka fajna. Icho, ale fajna. Co się dzieje? Wiem, kurwa, jesteśmy. Rozdział 5, równowaga. I jednocześnie jest to nasz ostatni rozdział. Słuchajcie, czy misje nam się anulowały? Nie, jeszcze mamy te misje do zrobienia. W końcu się obudziłeś. Jordian, od kiedy jesteś magiem? Jordian? Od kiedy jesteś magiem? Czyli mnie pamiętasz? Dobrze, bardzo dobrze. Martwiłem się, że możesz doświadczyć utraty pamięci albo szoku po tym wszystkim, co przeszedłeś. Też on zawsze był magiem chyba. Chyba nie myślałeś, że zamierzam całe swoje życie spisywać magiczne zwoje. W końcu mogę naprawdę pomagać ludziom. Gdzie ja jestem? Co się stało? Spokojnie. Już jesteś bezpieczny, nic ci nie grozi. Znajdujemy się w klasztorze magów wody, na małej wysepce obok Archolos. A konkretniej w lecznicy klasztornej. Kessel przyniósł cię tu. Nowa lokalizacja dla nas, dla widzów. Zdążył jedynie powiedzieć, że zostaliście zaatakowani przez ludzi Volkera i cały Wodny Krąg nie żyje. A później sam zemdlał z wycieńczenia. Widzowie, resztę rzeczy i gdzie my się zajmujemy, jakieś powierzchnie. A mogę sobie mapy kliknąć? Nie mam żadnego ekwipunku aktualnie przy sobie. Wszystkiego dowiemy się w następnym odcinku, chociaż naprawdę chciałbym wam to poprowadzić, bo tutaj fabuła zaczyna się zagęszczać. Tak jak w ogóle mówiłem na samym starcie, że ta fabuła zaczyna się zagęszczać, to faktycznie, widzowie, fabuła zaczyna się zagęszczać i chciałbym wam to pokazać, no ale mamy 53 minuty odcinka, więc widzimy się już w następnym. Zostaw lajka, komentarz, suba i wpadnij na Rewinda i Twitcha, tam streamujemy. Pozdro, widzowie. Dzięki, że byliście. Dzięki, że jesteś.